W tym filmie zastanowimy się, ile tutaj jest klocków, ale zamiast po prostu je policzyć po jednym, spróbujemy skorzystać z dodawania. Co ma z tym wspólnego dodawanie? Mamy tu trzy rzędy albo trzy wiersze: pierwszy, drugi, trzeci i wyraźnie widać, że każdy z tych rzędów ma jeden, dwa, trzy, cztery, pięć klocków. Tak samo jest w drugim rzędzie. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty klocek. I w trzecim również tak samo. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. I w związku z tym jeden ze sposobów na policzenie, ile mamy razem klocków, może być taki, że w pierwszym rzędzie jest 5 klocków. Zapiszmy 5, dodajmy do tego 5 klocków z drugiego rzędu, to kolejna piątka i plus 5 w trzecim rzędzie. Dodajemy jeszcze jedną piątkę. Czyli na pytanie, ile jest klocków, możemy odpowiedzieć dodając 5 plus 5 plus 5. Ale podejrzewam, że niektórzy z Was myślą sobie teraz, że tak samo jak rzędami możemy rozpracować całe to liczenie kolumnami. Tu mamy 5 plus 5 plus 5 klocków, ale możemy zrobić to tak, że mamy 5 kolumn i w każdej z nich znajdują się 3 klocki. To jest pierwsza kolumna, to jest druga kolumna, to jest trzecia kolumna, to jest czwarta kolumna i to jest piąta kolumna. I każda z nich ma jeden, dwa, trzy klocki. Czyli wszystkich klocków razem jest 3 plus trzy z drugiej kolumny, plus trzy z trzeciej kolumny, plus trzy. Z czwartej kolumny i plus 3 z piątej kolumny. No i ciekawe jest to, że pokazana na obrazku liczba klocków może również być przedstawiona jako 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, bo okazuje się, że jest to to samo co 5 plus 5 plus 5.